wszystkim. Witam wszystkich. No, dziękuję za przedstawienie. Rzeczywiście automatyzacją się zajmuję już no, prawie od 9 lat. Tutaj na poprzedniej prezentacji Piotr Januszek akurat no, fajnie podsumował moje życie zawodowe, tak, bo też jestem ekspertem. Bardzo mi się podobało to, co tutaj mówił i niektóre rzeczy były naprawdę trafne. Zaprezentuję wam framework, który wybrałem dla właśnie wielomodułowej aplikacji webowej. Powiem, co było takiego szczególnego w tej aplikacji, jakie rozwiązanie wybrałem i jakie były jego dobre strony i no, jakie były jego słabe strony. A później możemy sobie podyskutować, czekam na jakieś pytania wasze i uwagi. Tu jest podsumowanie tego właśnie, co powiedziałem. Na początku powiem, jaka była specyfikacja tej aplikacji, jakie miała tam dodatkowe warunki i co z tej specyfikacji wynikało dla frameworka, tak? Czyli jakie cechy musiał ten framework do automatyzacji spełniać, żeby no, odpowiadał potrzebom tej aplikacji. Następnie przedstawię to rozwiązanie, podam jego mocne i na końcu słabe strony, a później będziemy mogli sobie podyskutować o tym. Więc zacznijmy od specyfikacji tej aplikacji. Jest to webowa aplikacja do obsługi giełdy transportowej dla jednej z największej w Polsce, a jednej z największych w Europie firm transportowych. I teraz tak, no każda aplikacja webowa no, składa się tam z modułów. Tutaj było taka specyfika, że każdy z tych modułów był pisany przez inną firmę, tak? Czyli klient, który zamawiał tą aplikację, chciał się uniezależnić od jednego czy od dwóch dostawców i w tą stronę się skierował, żeby móc zamawiać poszczególne moduły aplikacji u różnych dostawców i mógł, w zależności czy był zadowolony z dostawcy czy nie, mógł przerzucać te moduły pomiędzy firmami, nie? Kolejna rzecz to w ramach każdego projektu, który rozwijał dany moduł, były przeprowadzone testy, ale klient powołał u siebie komórkę QA, która była odpowiedzialna za przetestowanie całości. Tak? Znamy to, że każdy moduł z osobna działa, ale okazuje się, że aplikacja jako całość nie działa, więc żeby temu zaradzić, klient powołał komórkę u siebie, która miała przeprowadzić między innymi testy end-to-end. I teraz tak, jeśli chodzi o kolejną rzecz charakterystyczną dla tej aplikacji, czyli w danym momencie na dwóch różnych środowiskach moduły aplikacji mogły być w różnych wersjach, czyli jak tutaj widzimy na środowisku devowym nasza aplikacja miała taki moduł spinający, który był odpowiedzialny za ładowanie pozostałych modułów. No i tutaj jest ten moduł spinający w wersji 1.1, natomiast na innym środowisku RC, ten moduł jest już w innej wersji, tak, w wersji 1.0, no one się czymś oczywiście, te wersje różnią. Tak samo jest z pozostałymi modułami, czyli no, rozwiązanie testów automatycznych musiało obsługiwać taki przypadek. To właśnie jest napisane w pierwszym podpunkcie, no a w drugim, no chcieliśmy oczywiście uniknąć duplikacji kodu, oraz wykorzystać to, że każda z firm, która dostarczała poszczególny moduł, wykona i tak jakąś pracę w zakresie automatyzacji, więc komórka QA u klienta chciała z tej pracy skorzystać. No, żeby właśnie uniknąć duplikacji kodu i niepotrzebnej pracy. Rozwiązanie, które zaproponowałem, jest to no, framework do automatyzacji napisany w Javie z wykorzystaniem WebDrivera. Do budowania jest używany Maven. Jako driver testów jest JUnit. Używany tam jest PageObjectPattern oraz Artifactory, które to właśnie zastosowanie Artifactory pozwoliło na, jak to się teraz mówi, zaadresowanie tych dwóch problemów, o których mówiłem wcześniej. Co to jest Artifactory? Może tak pokrótce. Jak pisze, no jest to repozytorium binariów, czyli skompilowanego kodu. Kiedy
pisze się program w Javie, w jakimkolwiek innym języku, albo testy automatyczne, no to przechowuje się to, wiadomo, w postaci kodu, na przykład w Gicie, w SVN-ie, albo czy ktoś jeszcze jakiś pamięta starszy może system kontroli wersji? Na C? Słucham? No, ClearCase, a kiedyś, nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta, CVS na przykład, też był taki. Okej, no i tam się przechowuje nieskompilowaną wersję aplikacji, natomiast w Artifactory przechowuje się już skompilowaną wersję tej aplikacji czy projektu, gotową na przykład na wgranie na produkcję. Drugi powód używania Artifactory to przechowywanie zewnętrznych bibliotek, które są potrzebne dla naszego projektu. Na przykład jakieś zakupione biblioteki u jakiejś zewnętrznej firmy, albo po prostu wszystkie takie, których musimy użyć w naszym projekcie, a nie chcemy ich ściągać z internetu za każdym razem, nie? Przechowujemy takie rzeczy. Teraz tak, wracając do tego frameworka, tutaj chciałem wymienić jeszcze jego, no, jak został stworzony, czy tam zaprojektowany, parę ciekawych rozwiązań, czyli tak, wszystkie akcje WebDrivera, czyli cała komunikacja pomiędzy testami a przeglądarką, odbywa się w nim przez nasze własne, no, metody frameworka, czyli każdy klik, wysłanie tekstu, pobieranie tekstu odbywa się przez nasze metody, a nie stosuje bezpośrednio metody WebDrivera, po to, żeby mieć cały czas kontrolę nad właśnie nad sposobem komunikacji z aplikacją. W razie, gdyby pojawiły się jakieś problemy typu jakieś opóźnienia, czy czekanie na reloader aplikacji, czy tego typu rzeczy, można to w jednym miejscu w naszych tych wrapperach, czyli w tych opakowanych akcjach rozwiązać. Kolejna rzecz, testy były przenaszalne oczywiście pomiędzy środowiskami i parametryzowane, czyli można było te same testy puścić na jednym środowisku albo na drugim. No, używaliśmy suit testowych, może o tym też później, oraz klas danych. Klasy danych, no to może tak, o, skomplikowanie brzmi, trochę było o tym powiedziane dzisiaj na prezentacji z asercji. Chodzi o to, żeby w testach nie używać stringów, gołych stringów, które wrzucamy do metod, tylko zamiast tego używać właśnie tych obiektów danych, na przykład jak mamy metodę logowania, to żeby nie wrzucać do niej no, nazwy użytkownika i hasła jako string, tylko stworzyć sobie obiekt, klasę użytkownik, która będzie przechowywać no, nazwę użytkownika i hasło. Na początku testu sobie stworzyć obiekt tej klasy i ten obiekt wrzucić do metody logowania. Przy dwóch stringach to może nie ma sensu, ale każdy obiekt w aplikacji powinien tak być używany, żeby nie trzeba było tych stringów po prostu tam luźno wrzucać. Kolejna rzecz, która tam okazała się kontrowersyjna, to wszystkie akcje biznesowe, wszystkie metody biznesowe na stronach miały być skomentowane zgodnie z formatem JavaDoc, co później też o tym powiem, co ułatwiało właśnie współdzielenie się tymi klasami pomiędzy projektami. No i ostatnia rzecz to Page Object Pattern do kwadratu. No i teraz co to oznacza? Wyjdźmy od Page Object Pattern. Oczywiście no, w takim skrócie jest to oddzielenie klasy stron od klasy testów, tak? Wiadomo, czemu to się robi, ułatwia to utrzymanie, gdy wiele osób pracuje nad testami, może sobie używać już gotowych metod z klas stron i tak dalej. Natomiast w tym rozwiązaniu to zostało jakby wyniesione na wyższy poziom, czyli klasy stron zostały oddzielone nie tylko od testów w ramach projektu, ale nawet od projektu. Czyli jak tutaj widzimy, mamy trzy projekty testów, projekt A, B i C, które odpowiadają za poszczególne moduły. Każdy z tych projektów no, albo nie miał własnych klas stron, no w zasadzie miał jedną klasę strony odpowiedzialną za swój moduł, czego tutaj dla przejrzystości nie zawarłem, ale był w stanie korzystać ze wszystkich klas stron pozostałych modułów. Czemu tak się działo? Tutaj też na szybko powiem, później będzie to bardziej szczegółowo powiedziane. Na przykład, jeżeli my zajmujemy się, czy nasza firma zajmuje się testowaniem modułu zleceń, na przykład, żeby w aplikacji dojść do modułu zleceń, musimy oczywiście najpierw się zalogować, potem nawigować do modułu zleceń i potem
wykonać nasze testy. I teraz tak, jeżeli my pisalibyśmy jako projekt zleceń, pisalibyśmy testy, musielibyśmy stworzyć własną stronę logowania, własną stronę nawigacji i dopiero naszą stronę, do której mamy tak naprawdę zrobić testy, więc musielibyśmy utrzymywać no, strony i metody, które nie dotyczyłyby naszego modułu. A po co to robić, skoro już inna firma, no, inny projekt już to zrobił i metody już są gotowe, wystarczy tylko z nich skorzystać. Więc to zostało w ten sposób ułatwione za pomocą Artifactory. I druga rzecz, którą dało zastosowanie Artifactory, to współdzielenie samego silnika testów. Czyli każdy z tych pojedynczych projektów dla danego modułu posiadał no, testy, posiadał, tak jak mówiłem, jedną stronę. Natomiast do Artifactory został wrzucony projekt, który nazwaliśmy Core, czyli to był jakby szkielet frameworka do testów automatycznych, który posiadał zależności do WebDrivera, w konkretnej wersji, który tam chcieliśmy, zależności do JUnita, moduł raportowania, czyli było centralne raportowanie akurat do Zephyra, do plugina do Jiry, oraz abstract test i abstract page, czyli moduły, które korzystały, które sobie zaciągnęły ten core'owy projekt, nie musiały, oczywiście różne są odstępstwa, o tym też powiem później, nie musiały mieć własnego abstract page'a i abstract testu. Dawało to między innymi kontrolę nad, no, nad sposobem uruchamiania testów, sposobem raportowania testów. Można było centralnie decydować o tym, na jakimś środowisku, na przykład na jakim Selenium Gridzie były uruchamiane te testy, no, co okazało się pomocne na przykład przy zmianie wersji Selenium albo tego typu sprawach. Generalnie ułatwiło to zarządzanie tymi testami, o czym też później powiem. A teraz tak, no, sposób korzystania z tego silnika testu był bardzo prosty. Jak mówiłem, ten projekt, ten framework był budowany za pomocą Mavena, więc wystarczyło w POM XML dodać zależność do silnika tych testów. No i on się znajdował już u nas w projekcie. Wystarczyło w klasie, w której chcieliśmy skorzystać z konkretnej klasy z tego silnika, dodać import i można było korzystać z tych wszystkich klas, które ktoś dla nas przygotował. Nie? Czyli w tym wypadku komórka QA u klienta, tak, przygotowała ten core i poszczególne projekty wystarczyło, że zaciągną sobie zależność do tego core'a i będą mogli dopisywać testy zgodnie ze standardem, nie? Zgodnie ze standardem, wykorzystując dokładnie te klasy, które tam były przygotowane. Podobnie bardzo wyglądało współdzielenie tej pracy, która została wykonana przez każdy moduł. Sprowadza się to oczywiście do wykorzystania klas stron. Czyli tak, została wprowadzona taka zasada, że oczywiście zgodnie z dobrymi praktykami nazewnictwa, każdy projekt miał wspólne group ID, które odpowiadało tam domenie firmy, artifact ID, które odpowiadało no właśnie temu, że to były testy UI, była tam wspólna nazwa. No jeszcze właśnie w Group ID była nazwa modułu, którego dotyczyły dane testy, dane strony oraz wersję, no, która mówiła, właśnie to też było ważne, była taka zasada, że wersja stron, które wysyłaliśmy do Artifactory, musiała dokładnie odpowiadać wersji aplikacji, która no, była, żyła na którymś ze środowisk, nie? Czyli była ta ścisła zależność, że jeżeli testy do strony logowania w wersji 1.2, to wiadomo było, że one muszą działać na wersji modułu logowania 1.2. Czyli jeżeli w kolejnym module doszło do tych dwóch pól, o których wcześniej mówiłem, kolejne, trzecie pole, to testy automatyczne, czyli ten projekt testów automatycznych do modułu logowania, musiał w wersji 1.2 być rozszerzony o to pole.
kolejne pole, czyli metoda logowania musiała być też rozszerzona o to pole. Więc ta wersja była też bardzo ważna. No i tak, kiedy testy dla danego modułu, kiedy strony dla danego modułu były gotowe, były współgrały z wersją modułu, za pomocą jednego polecenia, po uprzedniej konfiguracji, oczywiście dostępów do Artifactory, cały projekt lądował właśnie w Artifactory i tam mógł być przeglądany przez pozostałe zespoły i importowany do siebie. Czyli widzieliśmy, jakie wersje zostały już tam wgrane, można było dowolną wersję zaciągnąć do siebie, do projektu i od razu używać klas dopasowanych do wersji na konkretnym środowisku, nie? Czyli jeżeli my chcieliśmy swoje testy robić jeszcze dla środowiska dev, to ściągaliśmy wersję 1.0 logowania, nie? A jeżeli chcieliśmy coś poprawić i zrobić sobie testy dla RC, no to ściągaliśmy wersję 1.2, gdzie były już te trzy pola do logowania na przykład. Tak, no to jest w zasadzie przykład pokazujący, jak można było zaimportować właśnie klasy stron, które chcieliśmy użyć we własnym module. Wcześniej to był ten silnik, a tutaj podobnie jest dla tej klasy strony. I teraz tak, no przykład zastosowania, o którym powiedziałem już trochę na początku, czyli wyobraźmy sobie, że my chcemy pisać testy modułu jakiegoś tam zleceń, zaraz zobaczę, zamówień, na przykład moduł zamówień, no ale wiemy, że żeby dostać się do naszego modułu zamówień, musimy najpierw zalogować się do aplikacji i dokonać nawigacji, więc nasze testy modułu poprzedzamy zaimportowaniem do naszego projektu testów automatycznych logowania oraz projektu testów automatycznych nawigacji, tutaj jest to nazwane frame page, czyli to była ta, to nawiasem mówiąc, to jest ten moduł spinający, który widzieliście na początku i projekt, czy tam zespół, który był odpowiedzialny za automatyzację tego projektu spinającego, właśnie stworzył metody nawigowania po całej aplikacji, tak? Czyli jeżeli chcieliśmy zacząć pisać testy naszych zamówień, wystarczyło ściągnąć najpierw klasę login page, później klasę frame page i użyć tych metod do zalogowania się do aplikacji, których my nie pisaliśmy, nie musimy utrzymywać, wystarczy, że wrzucimy do niego usera i hasło, zalogujemy się na stronę, jesteśmy tego pewni, że zalogujemy się na stronę i następnie wywołamy metodę z kolejnej klasy, która nas pokieruje już do naszego modułu i tam dopiero zaczynamy testy. Czyli to jest jeden przykład użycia, który no właśnie dzięki tej architekturze właśnie można było na tyle sobie uprościć pracę, że nie trzeba było utrzymywać i pisać page'y, których tak naprawdę no, nie musimy, z których nie musimy używać, znaczy nie musimy testować, nie? Czyli to była taka niepotrzebna robota. Tym bardziej, że już ktoś pisał testy do tego modułu i te metody są napisane. Drugi przykład użycia takiej architektury to było, pojawiła się potrzeba monitorowania jakości środowisk, to znaczy tego, czy wszystkie moduły są dobrze załadowane na każdym środowisku, bo no, czasem były z tym problemy, część tam dostawców z różnych powodów dopiero na sam koniec próbowała dokończyć te moduły i wrzucić na środowisko, no a klient chciał cały czas monitorować, czy już wszystkie moduły dobrze działają na każdym ze środowisk i dlatego był stworzony projekt smoke testów, czyli takich podstawowych testów, które sprawdzały tylko, czy każdy z modułów jest wpięty poprawnie na środowisku. No i one właśnie w całości korzystały tylko z metod, z poszczególnych page'y, właśnie ze wszystkich projektów. Czyli powstał jeden projekt, który miał zaimportowany ten core i nie miał własnego abstract page'a, miał lokalny abstract test, który dziedziczył po tym core'owym abstract teście, no i tyle, i wywoływał tylko metody z poszczególnych stron. Czyli w praktyce to wyglądało tak, że komórka QA no, poprosiła, jak to nazwać, czy wymusiła na dostawcach, żeby stworzyli metody, które tylko zweryfikują, czy moduł jest
ładuje się poprawnie i następnie ze swojego projektu smoke testów tylko wywoływała te metody i robiła na nich asercje. Tutaj jeszcze jest napisane, że był local abstract test, który dziedziczył po tym abstract teście. To napisałem, żeby pokazać, że mimo, że to była, no, jak tu słyszycie wszyscy, dosyć sztywna konstrukcja, to umożliwiała również rozszerzanie, czyli jeżeli w danym module było konieczne wprowadzenie jakichś tam, wiadomo, no, charakterystycznych dla danego modułu modyfikacji, to można było to zrobić poprzez dziedziczenie po klasie abstract test albo po klasie abstract page. Trzeci przypadek użycia to była automatyzacja testów end-to-end. No i to w zasadzie jest trochę to, co powiedziałem przed chwilą, czyli smoke testy to był projekt testów, który wywoływał tylko metody na poszczególnych klas, poszczególnych modułów. Natomiast projekt testów end-to-end robił w zasadzie to samo, tylko że poszczególne wywołania układały się, czy mogły się układać w flow, który mógł przejść przez całą funkcjonalność aplikacji, czyli od zalogowania się poprzez tam stworzenie zamówienia, zakończenie zamówienia, wygenerowanie faktury, sprawdzenie, czy się faktura wygenerowała i tak dalej. I wszystko to nie za pomocą własnych metod na stronach, tylko za pomocą metod już stworzonych podczas tworzenia automatyzacji do testów dla pojedynczych modułów. Czyli nie trzeba było pisać własnych metod na stronach. To też było tak, że oczywiście, no to może już zacznę mówić o dobrych stronach tego rozwiązania. No jest tak, że wiadomo, no każda aplikacja jest skomplikowana, ta również ma biznesowe flow w poszczególnych modułach, no skomplikowane, tak można powiedzieć, i nie każdy z innego modułu dokładnie wie, jak działa dany moduł, więc to testerzy automatyczni odpowiedzialni za testy tego modułu piszą i utrzymują metody w ten sposób, żeby one poprawnie działały i wykonywały to, co ma być wykonane w danej metodzie w ich module, a pozostali tylko używają tych metod, zakładając właśnie, że one zostały i są utrzymane przez zespół, którego modułu to dotyczy. No tak, teraz mocne strony takiego rozwiązania, więc ograniczenie duplikowania kodu, no to już tutaj wyjaśniłem, nie ma sensu tego kolejny raz mówić. Centralne zarządzanie frameworkiem, o którym też wspomniałem, czyli to tak naprawdę my, osoby, które były odpowiedzialne za framework, decydowały o tym, jaka wersja Selenium miała być używana, jaka wersja JUnita, jakie miało być środowisko, no właśnie do uruchamiania testów, no i tego typu rzeczy, nie? Czyli to wszystko było centralnie sterowane i umożliwiało ciągłą jakby no świadomość, w jakim stanie są te testy dla każdego modułu, ponieważ dzięki temu mogliśmy, dzięki temu, że były suity testowe w każdym z tych projektów testowych, też było takie założenie, że każdy projekt musi mieć suite smoke test i regression test, czyli klient w komórce QA może sobie uruchomić dowolny projekt testów, suite regresyjną na dowolnym środowisku, no i obserwować wyniki, tak? No to też ułatwiło jakieś podbicie, tak jak mówiłem, WebDrivera i tego typu rzeczy. Brak konieczności utrzymania metod spoza swojego modułu, to też już powiedziałem. Szybkie propagowanie zmian w projekcie, czyli właśnie jeżeli strona logowania się zmieni, no to, no spójrzcie, każdy z modułów jest tworzony, no w Agile'u na przykład, tak, w Scrumie, i tak naprawdę tester automatyczny, który pisze testy automatyczne dla danego modułu, no wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, jakie zmiany nastąpią, powiedzmy, na koniec kolejnego sprintu, nie? Więc teoretycznie jego test, klasy stron powinny być przygotowane już na tą zmianę. I albo równolegle, albo tuż po deployowaniu tej zmiany na pierwsze środowisko, testy automatyczne też powinny być dopasowane do tej nowej funkcjonalności. Natomiast jeżeli ktoś z drugiego końca tej aplikacji, czyli właśnie z modułu zleceń,
no nagle zobaczy, że zmienia się strona logowania, to naprawdę nie wie, czy to jest planowana zmiana, jak to ma dokładnie działać i tak dalej, więc nie będzie tracił czasu na dowiadywanie się tego, jak to ma działać, tylko po prostu wejdzie do Artifactory, zobaczy, o, jest nowa wersja testów do modułu logowania, ściągnie sobie tą wersję do siebie i będzie to działać. No i możliwość wersjonowania testów poprzez POM, no to też o tym powiedziałem, w zależności na którym środowisku chcemy testy puścić, zaciągamy sobie odpowiednie wersje poszczególnych modułów. A teraz tak, słabe strony rozwiązania i problemy, na które natknęliśmy się podczas implementacji, to tak, jest konieczne zaangażowanie wszystkich zespołów, czyli właśnie te problemy, właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że odpowiedzialność za testy do danego modułu jest w testerach automatycznych z danego modułu. No to oczywiście ma to sens i fajnie to brzmi, no bo nie trzeba poprawiać tych nie swoich klas, natomiast z drugiej strony no osoby, które piszą automaty dla tych obszarów, no muszą czuć tą odpowiedzialność, że jeżeli oni nie zrobią kolejnej wersji dopasowanej do tego, co jest deployowane na środowisku, no to testy wszystkich, którzy korzystają z ich modułów, no nie będą działać, nie? Więc to musiało być zapewnione. Naturalnie zawsze jest rozwiązanie takie, że po prostu w projekcie testów tworzy się kopię na przykład tego login page'a i na szybko jakieś tam się wprowadza zmiany albo się właśnie rozszerza, czyli dziedziczy po tym page'u w starej wersji i wprowadza jakieś swoje zmiany. No ale o to chodzi, że chcieliśmy rozgraniczyć tą odpowiedzialność, czyli osoby, które były odpowiedzialne za te testy end-to-end, za sprawdzenie całości aplikacji, jak testy działają w poszczególnych modułach, no nie były w stanie poprawiać wszystkich tych klas przy jakichś zmianach, więc ta odpowiedzialność była przeniesiona na dane osoby, no ale te osoby musiały szybko reagować na zmiany w aplikacji. No właśnie, to są dwa pierwsze punkty. Natomiast trzeci problem, który się pojawił, to tak zwany jar hell, czyli piekło związane z zależnościami jar, czyli programu Java, nie? Więc tak, no jar hell opisuje się tymi czterema, czy nawet więcej, ale ja tu wybrałem cztery takie charakterystyki, które powodują, że w bardzo skomplikowanych projektach no może dojść do komplikacji przy zaciąganiu wielu zależności. Pierwsza z nich to niewyrażone zależności, czyli tak, program skompilowany jar nie jest w stanie w wirtualnej maszynie Java zakomunikować, jakich dokładnie bibliotek potrzebuje, czyli jakich jeszcze innych jarów potrzebuje. Musi być zewnętrzna, czynnik zewnętrzny, który to zrobi, czyli albo deweloper, no wiecie jak to być może jak automatyzowaliście w Javie wygląda, często się dodaje coś w IDE do ClassPath, nie? Jakąś tam bibliotekę ściągniętą, dodajecie, no i wszystko działa. Inną możliwością jest zrobienie to przez Mavena albo przez inne programy do budowania, no ale trzeba to zapewnić. Druga rzecz to przechodnie zależności, czyli zaciągnięta przez nas biblioteka, jak na przykład taki Selenium, ona też wymaga jakichś innych bibliotek, nie? Więc jeżeli uruchomimy Mavena, tak, to no, czy w ogóle, jeżeli zaimportujemy ją do swojego projektu, to ona ma w sobie albo zaciąga z repozytorium kolejne biblioteki i te biblioteki również mogą potrzebować jakichś innych bibliotek w różnych wersjach, nie? I to też się dzieje i nie do końca jesteśmy tego świadomi, nie? Jeżeli tam zaciągniemy sobie dwie biblioteczki, no to powiedzmy nam kłopotów nie sprawi, natomiast jeżeli jest ich więcej w różnych wersjach, no to może to powodować problemy. No i dwa kolejne punkty jakby potraktuję razem, czyli jeżeli dla naszego jara są dostępne te same biblioteki, ale nawet w różnych wersjach, to uruchomiony jar wybiera pierwszą, którą napotka. Czyli nawet jeżeli jest ta sama biblioteka w dwóch różnych wersjach, to wybiera tą pierwszą i nawet nie wie o istnieniu tej drugiej. I najgorsze z tego wszystkiego jest to, że to powoduje błędy podczas uruchamiania, takie, po których nie zawsze się można domyśleć, że właśnie jest jakiś konflikt w bibliotekach. Trzeba bardzo dużo spędzić czasu, żeby rozwikłać te
na piętrzące się problemy z zależnościami, no, co też sprawiło nam podczas implementacji dużo problemów. Część z tych problemów części można byłoby uniknąć, gdyby nie sposób wprowadzania tego frameworka. To, co opowiadałem, czyli współdzielenie tego core'a testów automatycznych, zostało niestety dopiero wprowadzone pod koniec. Czyli na początku wyglądało to tak, że dla każdego z tych modułów narzuciliśmy sposób pisania testów, pokazując, jak ma wyglądać abstract test, abstract page, no w zasadzie tyle, tak? Ale każdy tam miał swojego poma, każdy sobie WebDrivera w innej wersji zaciągał oraz jakieś klasy pomocnicze, jakieś biblioteki pomocnicze i te biblioteki pomocnicze czasem wymagały innych bibliotek i tu już był konflikt wersji tej biblioteki, której ten jakiś moduł sobie zażyczył, a wersji naszej biblioteki, naszego frameworka, tak? No więc przy wprowadzaniu w życie tego szkieletu poprzez stworzenie tego projektu Core, który zawierał te wszystkie klasy, gdy chcieliśmy migrować z tego rozproszonego frameworka do centralnego, no pojawiły się właśnie kłopoty z różnicami w wersji niektórych klas. Było dużo konfliktów i tak dalej. No i wierzę, że tego by można uniknąć, gdyby ten framework na początku był w ten sposób zrobiony, czyli byłby projekt Core, który by zawierał zależności, których chcemy używać, czyli Selenium, JUnit, jakąś klasę do raportowania, Abstract Page i Abstract Test. I na samym początku, jak moduły by zaczynały pisać testy, to zaciągałyby do siebie ten właśnie projekt i zaczynały na podstawie dokładnie tych bibliotek w tej wersji pisać swoje testy. No właśnie, no to w zasadzie opisałem mocne i moim zdaniem i słabe strony tego rozwiązania. No i czekam na jakieś pytania, sugestie albo no, czy macie doświadczenia w podobnych problemach, które w jakiś inny sposób uważacie, że można byłoby rozwiązać. Byłbym ciekawy, czy ktoś z was ma jakieś właśnie uwagi albo pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to podnieście proszę rękę, podam mikrofon i powiedz. Czy w tych projektach, w poszczególnych modułach piszą tylko QA, czy również deweloperzy na przykład utrzymują klasy, testy po tej drugiej stronie w każdym z tych modułów? I jeżeli tak, to na przykład jak długo trwała nauka ludzi, że muszą to utrzymywać i dostarczać jak najefektywniej i jak najświeższą wersję? No właśnie, kto w ogóle pisze te testy, czyli piszą testerzy. No i tutaj też na poprzedniej prezentacji też było parę fajnych rzeczy, które bym przeniósł po prostu do tego rozwiązania, czyli najpierw były jakieś tam nieporozumienia, jeśli chodzi o wybór w ogóle technologii, bo część testerów pisała w jakiejś innej, no i tego typu rzeczy, no ale ostatecznie testy były pisane przez, no, przez testerów, nie? Inżynierów testów tak można nazwać, czyli nie programiści, tylko testerzy pisali te testy. Nauczyli się Java w miarę szybko i rzeczywiście dopasowali się do tego frameworka. No też ja i osoby bardziej właśnie takie zaawansowane w Javie i w tym frameworku pomagały innym, nie? Także ta wiedza fajnie się rozchodziła po całej organizacji i po wszystkich tych modułach. No natomiast to, że trzeba było dostarczyć szybko wersję swojej biblioteki, no to musiało być wymuszane jakoś na nich, tak? Czyli no nie jest to fajne, jak ktoś tam na tom stoi i mówi, że musisz szybko kolejną wersję wydać, no ale no bez tego to się nie powiedzie. Na przykład w wypadku tych testów, smoke testów, tak? Tego projektu smoke test, było to tak zrobione i tak to działa, że to był zewnętrzny projekt, do którego wszystkie testerzy automatycznie ze wszystkich modułów mieli dostęp i teraz jeżeli te smoke testy w twoim module się wywalały, to jest twoja odpowiedzialność, żeby je naprawić, czyli albo zgłaszasz błąd, że nie działa moduł, albo robisz branch'a w tym projekcie i wprowadzasz nową metodę poprawioną, no i merdżujesz ją do tam mastera, no i naprawiasz ten test i on ma działać, nie? Naprawiasz tę metodę. No ale nie było to łatwe. Okej, kolejne pytanie. Dzięki. Ja w sumie mam dwa pytania. Pierwsze, w jaki sposób owrapowaliście
metody webdriverowe, na przykład klik, prawda? Czy zrobiliście jakiś swój obiekt na podstawie web elementu? Czy zrobiliście na przykład metody klik, która przyjmuje, nie wiem, web element, lokator, w jaki sposób to na się pierwszy? Czyli tak, w abstract page'u, który jest częścią tego core'a, tam były po prostu te wrapery, no i wyglądało to tak, że była nasza metoda, która się chyba nazywa wrapped click, która przyjmuje, były chyba dwie metody, przyjmuje albo lokator, albo web element, no i w środku, na początku, ona po prostu tam klikała, nie? Nic więcej się nie robiło, nie działo, ale później dopisaliśmy tam rzeczy, które rozwiązywały problemy ze style element reference exception na przykład, albo z oczekiwaniem na elementy i tego typu rzeczy. Tu też właśnie na poprzedniej prezentacji było fajnie powiedziane, nie? Że zautomatyzuje się potem 100 testów, a potem się zaczynają problemy na przykład z niestabilnością, bo coś tam się nie doczekało na jakiś element, więc umiejąc to przewidzieć, nie? Tak ustaliłem, żeby każda komunikacja, cała komunikacja z przeglądarką była przez nasze metody i wtedy możemy szybko i centralnie zareagować na takie problemy, nie? Czyli właśnie to było okay. Tak, że w tym kliku dodaliśmy swoje oczekiwanie na jakieś tam, na zniknięcie loadera albo po prostu na pojawienie się czy aktywność danego elementu. Nie? To jeszcze drugie. Czy korzystałeś z jakiegoś narzędzia specjalnego do generowania raportów z tych już testów, nie wiem, Allure, takich na przykład? Nie. W tym frameworku jest standardowe raportowanie Surefire, które tam generuje. Aha, no jedną rzecz tam została dorobiona, mianowicie tworzenie screenshotów, no ale to po prostu używamy JUnitowego rula, który w wypadku, gdy test case się nie powiedzie, tworzy screenshota, zapisuje go w folderze, który tam chcemy. Jeszcze w zależności, czy to jest puszczane z Jenkinsa, czy puszczane lokalnie, ten folder można tam ustawiać. I dopiero się zamyka test i dopiero się zamyka driver, nie? Więc tylko tyle. No. Proszę. No i cały ten, jeszcze powiem, cały ten framework oczywiście był przystosowany do uruchamiania w CI i w Jenkinsie, więc każdy z tych podprojektów, jak i ten centralny projekt smoke testów, mógł i był uruchamiany z Jenkinsa, no tyle, nie? I tam był raport z wykonania testów. Okej. Okay. Jeszcze jakieś pytanie może? Cisza. Okej. Okay. Zachęcamy więc do zadawania pytań naszym prelegentom jeszcze w trakcie przerwy. I zachęcamy do pobierania naszej aplikacji mobilnej, żebyście mogli wystawić ocenę każdemu prelegentowi i też każdemu warsztatowi, na którym byliście. Ogromne brawa. Dziękuję bardzo.